Dzień dobry, raz jeszcze z Grodziska Wielkopolskiego. Przed Państwem Jędrzej Grobelny, bramkarz Warty Poznań, który opowie nam o tym, co działo się w meczu Warty Poznań z Rakowem Częstochowa. Oddaję Ci głos, Jędrku, może najpierw zapytam, czy tam niewiele brakło do tego, żeby zatrzymać ten strzał z karnego? Witam. No, troszkę zabrakło niestety. Myślałem, że zawodnik, że Nowak będzie inaczej trochę strzelał. Chciałem go bardziej wyczekać i troszkę zabrakło. Mhm. A tak myślę, że możesz być z siebie zadowolony, prawda? Jak oceniasz w ogóle to spotkanie? Myślę, że ogólnie z całego zespołu możemy być zadowoleni, bo nie zawsze się wygrywa z mistrzem Polski. Mhm, jasne, wiadomo. Czy jakieś podsumowanie z twojej strony? Myślę, że nie. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za tą pracę i na pewno to są dla nas bardzo ważne 3 punkty. Mhm, dziękuję. A teraz Jędrzej jest do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. A propos tej pracy, Marcin Warnicki, Polska Agencja Prasowa. Jędrzej, powiedz, czy to był taki, nie wiem jak powiedzieć, najbardziej twój pracowity mecz chyba, nie wiem, czy w karierze w Ekstraklasie, czy to było tej interwencji, ogólnie samego poruszania się w polu karnym, pilnowania. Intensywna druga połowa pewnie była dosyć. Bardzo możliwe, że no to był jeden z takich meczów, w którym byłem najczęściej zatrudniany do różnych tam działań. No, tak. Mhm. Nie ma pytań? Nie mam. Mhm, proszę bardzo. A to w ostatnich meczach bronił Adrian Lis, więc trzeba było sobie wywalczyć. Jak w Mikołajczyk za wymiotor, przepraszam, że się nie przedstawiłem, więc jeszcze raz zacznę pytanie. W ostatnich meczach bramkarzem był Adrian Lis, więc trzeba było sobie wywalczyć miejsce w składzie i jak ta z Pana perspektywy wyglądało? My z Adrianem mamy bardzo dobry kontakt. Jest na pewno ta rywalizacja między nami, no bo musi tak być, żeby to było zdrowe, ale nikt sobie tam żadnych kłód pod nogi nie podkłada. Bardzo się z Adrianem lubimy i o. A kiedy się dowiedzieliście, kto będzie bronił dzisiaj? Proszę? Kiedy się dowiedzieliście, kto będzie bronił? No, myślę, że na rozruchu przedmeczowym już tak na 100% było tak, że na rozruchu było tak na 100% już wiadomo. A